W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa@gmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Niedawno, grając na moim świecie na single player, spotkałem coś bardzo niepokojącego. Na moim save'ie miałem skromny domek, a obok niego farmę razem ze zwierzętami. Tego dnia byłem zajęty podróżą w poszukiwaniu wioski villagerów. Była mi potrzebna do tego, aby sprawdzić, jakie mają wymiany do zaproponowania. Chodziłem i szukałem. Trwało to naprawdę w nieskończoność, bo nigdzie nie pojawiała się wioska na horyzoncie. W pewnym momencie zrobiła się noc i byłem zmuszony wybudować jakąś bazę, aby schować się przed potworami. Na mojej drodze niestety spotkałem coś tak dziwnego, że do teraz, gdy piszę tą historię, mam dreszcze. Nagle moim oczom ukazały się pszczoły i to nie byle jakie, bo wyglądały okropnie. Całe były pokryte jakimiś czarnymi plamami wraz z krwią, a ich oczy były czerwone i posiadały zębiska. Bardzo się wystraszyłem, a najgorsze było dopiero przede mną. Kiedy im się przyglądałem, stwierdziłem przecież, że pszczoły w nocy chowają się do ula, lecz nigdzie w okolicy go nie było. Niestety podszedłem zbyt blisko i jedna z nich mnie zaatakowała, a za nią poszło całe stado. Nie zostało mi nic więcej niż ucieczka, jednak nie było to takie proste, jak mogło się wydawać. Dostałem masę różnych efektów, przez które moja postać biegła bardzo wolno i prawie nic nie widziałem. Małe potworki zdążyły mnie w tym czasie pokonać i niestety zginąłem. Pojawiłem się w moim domku i gdy chciałem z niego wyjść, zobaczyłem całą masę pszczół przed domem. Było ich tak dużo, że nie mogłem uwierzyć w to, co się właśnie dzieje. Patrzyłem przez okno, co robią, a one latały w miejscu, jakby na coś czekały. Przez to, że zostałem pokonany, nie miałem totalnie żadnych przedmiotów i jedyne, co znalazłem w skrzyni, to zapalniczka. Wpadłem na pomysł, aby spróbować za pomocą ognia odstraszyć złowrogie pszczoły i postanowiłem je podpalić. Niestety okazało się to być bardzo trudne, bo gdy wyszedłem z chatki, moby się na mnie rzuciły i przez przypadek podpaliłem swój dom. Starałem się uciekać, lecz zostałem pokonany i gdy zrespiłem się w domu, cały był w ogniu. Jak z niego wyszedłem, zobaczyłem, że wszystkie pszczoły, które były wokół niego, zniknęły. Trochę było mi smutno przez utratę mojej chatki, ale uznałem, że pójdę ich szukać, bo byłem ciekawy, jak to możliwe, że tak nagle wyparowały. Chodziłem po świecie z dobre 30 minut i nigdzie ich nie było. Szukałem wszędzie i nagle udało mi się coś znaleźć. Była to zwykła pszczoła, taką, którą można spotkać w normalnym Minecrafcie. Do dzisiaj nie wiem, co mam myśleć o tym wszystkim, bo nigdy więcej nie widziałem tamtych pszczół, przez które straciłem mój domek. Jesteś fanem tej serii? Tak? Świetnie się składa, bo jakiś czas temu wypuściłem komiks pod tytułem 5 strasznych historii graczy Minecraft. Kupując jeden egzemplarz, masz okazję wygrać super nagrody. Sprzęt od firmy SteelSeries oraz fotel gamingowy od firmy Genesis. Jak na razie wygrała tylko jedna osoba i zgarnęła cały zestaw do komputera. Zresztą, jak sami widzicie. Nagród chciałbym się pozbyć, dlatego możesz być jedną z osób, która wygra. Jedyne co musisz zrobić, to kupić komiks na stronie isupermwk.titres.com. Druga historia. Rok temu wraz z moim kolegą z klasy graliśmy w Minecraft na opcji LAN. Używaliśmy do tego hamaczy tak, aby nie kupować serwera za pieniądze. W tym dniu spotkaliśmy coś tak strasznego i dziwnego zarazem, że do teraz, gdy piszę tą historię, zastanawiam się, jak to się stało. Zaczynając od początku, był to weekend o godzinie 12. Umówiliśmy się z kumplem na wspólne granie na naszej mapce. Gdy weszliśmy na świat, pojawiliśmy się w całkowicie innym miejscu niż powinniśmy. Był to jakiś ciemny las, w którym znajdowało się bardzo dużo drzew oraz pajęczyny. Na pierwszy rzut oka oboje się zdziwiliśmy, bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy
szukaliśmy podobnego miejsca na serwerze. Ponieważ była noc, widoczność była mocno ograniczona, a przez fakt gęstego lasu w zasadzie nic nie widzieliśmy. Mój kolega napisał, że chyba coś jest nie tak z naszym save'em i wyłączył serwer. Po chwili ponownie go uruchomił i gdy wszedłem, znowu byłem w lesie, tak samo zresztą jak on. Nie mieliśmy wyboru i było trzeba znaleźć naszą wspólną bazę, którą mieliśmy kończyć budować. Chodziliśmy po lesie, rozwalając liście i czasem pajęczyny. Co dziwne, pajęczyn było bardzo dużo, a w Minecraft nie występuje las, w które one się pojawiają. Z każdym krokiem coraz bardziej czułem się niepewnie, jedyny plus był taki, że byliśmy we dwójkę. Nagle napotkaliśmy po drodze ogromną jaskinię, która wyglądała naprawdę strasznie. Wszędzie były pajęczyny, a na ziemi leżał redstone wraz z pochodniami, a na suficie wisiały łańcuchy z jakimiś dziwnymi rzeczami. Bardzo się bałem, a mój kolega powiedział, dawaj wchodzimy, w końcu takie rzeczy nie pojawiają się bez przypadku. Nie chciałem go zostawić, dlatego cały czas szedłem za nim. Wewnątrz tego miejsca było jeszcze straszniej. Dużo leżało kości wraz z czaszkami, a czym dalej szliśmy, pajęczyn było naprawdę dużo. Po jakichś 5 minutach wędrówki doszliśmy do końca jaskini, w której zastała nas ściana. Jak mieliśmy wracać, nagle przed nami pojawił się pająk. Wszędzie były jakieś dziwne efekty, a sam pająk wyglądał okropnie. Różnił się od normalnego, bo jego oczy były na całym ciele. Bardzo się baliśmy, a najgorsze było to, że aby wyjść z cave'a, musieliśmy go pokonać. Mój kolega chwycił za miecz i na niego pobiegł. Pająk był tak szybki, że nie mógł go trafić mieczem i po chwili został pokonany. W tamtym momencie zostałem sam i nie wiedziałem co robić. Nie chciałem tracić przedmiotów bez walki, dlatego uznałem, że też się na niego rzucę. Jednak on w tym czasie pojawił swoje małe klony, które ruszyły w moją stronę. Trochę ich było, ale po krótkiej walce udało mi się je pokonać. Aby nie tracić dobrej pasy, od razu zaatakowałem, jednak on był taki szybki, że podobnie jak mój kolega, nie trafiłem z miecza i zostałem pokonany. Gdy się zrespiłem, pojawiłem się ponownie w lesie, gdzie czekał mój kumpel. Zadzwoniłem do niego na telefon i gadaliśmy o tym, co się właśnie wydarzyło. Oboje do dzisiaj nie wiemy, co się stało z naszym save'em i nie umiemy tego racjonalnie wytłumaczyć. Trzecia historia. Ostatnio naszła mnie chęć, aby zagrać w Minecraft, ale jako iż nie miałem wersji premium gry, musiałem pobrać jakiś launcher non-premium. W internecie było ich dużo i pobrałem pierwszy lepszy, który nazywał się Crystal Launcher. Nie widziałem w nim nic podejrzanego, więc go pobrałem i zainstalowałem. Kiedy go włączyłem, zrobiłem instancję Minecraft 1.19 i uruchomiłem grę, nie wiedząc, co mnie czeka. Minecraft odpalił się bez problemu, więc będąc w menu, stworzyłem nowy świat i zacząłem moją rozgrywkę. Pojawiłem się niedaleko wioski villagerów i od razu zwróciłem uwagę na zwierzęta, które wyglądały jakoś inaczej. Gdy podszedłem bliżej, okazało się, że owca jest we krwi, tak jakby ją coś zaatakowało. Bardzo się zdziwiłem, a jeszcze bardziej tym, że krowa wyglądała o wiele straszniej. Miała czerwono-białe oczy i podobnie jak owca, była zakrwawiona. Totalnie nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo nie instalowałem żadnych modyfikacji, które urozmaicałyby moją grę. Sprawdziłem, czy nie mam zainstalowanych jakichś datapaków, jednak w menu było pusto. Zmieszany, postanowiłem grać dalej i udałem się do wioski, która okazała się też nie być normalna. Z daleka już widziałem, że z wieśniakami jest coś nie tak. Gdy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że nie mają twarzy i zamiast niej białą teksturę. Wyglądało to naprawdę przerażająco, zwłaszcza, że nic nie grzebałem w plikach gry. Chodziłem po wiosce i każdy villager wyglądał tak samo, tak jakby ich tekstura się zbagowała. Moją uwagę przykuła również studnia, w której woda nie była niebieska, tylko czerwona. Nie wiedziałem już totalnie, co mam robić, żeby to naprawić. Zaczęło się ściemniać, dlatego postanowiłem przeczekać noc w wiosce, bo były w niej łóżka. W tym czasie poszedłem zebrać trochę jedzenia i nagle w oddali zobaczyłem zombie, który podobnie jak wieśniak miał białą głowę. Potwór szedł w moją stronę i wtedy okazało się, że jego całe ciało jest we krwi. Nie chciałem już więcej grać, bo coś ewidentnie było nie tak. Wyłączyłem Minecrafta i usunąłem podejrzany launcher. Szukałem w internecie jakichś informacji o tym, co spotkałem, jednak nigdzie nic nie było. Nie wiem, czy ta wersja była nawiedzona, czy zbagowana, ale na pewno było coś z nią nie tak.
To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@businessmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.